Fundacji Wolności. Fundacja Wolności jest organizacją, która się tak modnie nazywa organizacja watchdogowa. Jej zadaniem jest sprawdzanie, jak władza publiczna wydaje nasze publiczne pieniądze. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo trudne zadanie, ale organizacja dobrze sobie z tym radzi. I w ramach naszych działań, właśnie jest dzisiejsze spotkanie, prowadzimy taki projekt, który nazywa się W Naszym Interesie. I tam Państwa koledzy przychodzą na nasze spotkania. Mamy taką grupę seniorów i liderów. I seniorzy liderzy działają na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz swojej grupy wiekowej. I w ramach tego zorganizowaliśmy taką ankietę dotyczącą sytuacji osób starszych w naszym mieście. Teraz tą ankietę podsumowujemy, spisujemy i będziemy wyniki przedstawiać władzom miasta. W ramach projektu, jeśli Państwo by kiedyś mieli taką potrzebę, zapraszamy serdecznie na konsultacje prawnicze. Konsultacje te odbywają się, Danusiu, pomóż mi. W poniedziałki, wtorki, 15-18. Poniedziałki, wtorki, 15-18. Więc jakby były kiedyś jakieś sprawunki, to serdecznie zapraszamy. Nawet nie trzeba się zapisywać, można do nas przyjść i w razie czego możemy pomóc w takich sprawach związanych z większą grupą osób, związanych z taką obywatelskością. My tutaj raczej nie udzielamy takich porad prawnych typowych. Dzisiaj w ramach projektu mamy takie spotkania pod tytułem Kawiarenki Obywatelskie i my po takich organizacjach, po takich miejscach jak Państwa chodzimy z wykładami, mamy przestrzeń, żeby podyskutować i dzisiaj takim naszym gościem z zaproszeniem przyjęła psycholog, coach, wykładowca Marlena Stadowska. Więc zaproszę cię serdecznie. Marlena, jeszcze nie ma za co tutaj aplauzu. Tak, i Marlena dzisiaj nam powie o aktywności seniorów właśnie w świetle takiej obywatelskości. Więc pozwolę sobie oddać głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tak jak tutaj przedstawiły dwie Pani wcześniej, nazywam się Marlena Stadowska, jestem psychologiem przede wszystkim, ale też wykładowcą. Pracuję na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W katedrze ona się tak ładnie nazywa neuropsychologii z psychologii klinicznej. Więc bardziej w tą stronę kliniczną się takimi rzeczami zajmuję. Ale przede wszystkim chciałabym dzisiaj powiedzieć o aktywizacji. Aktywizacja to jest coś takiego, co jest naprawdę ważne w każdym wieku, bo dzisiaj Państwo tutaj jesteście. Przyszliście, jesteście, czekacie, pewnie z jakąś tam ciekawością zastanawiacie się, o czym ja będę mówiła. To co się stało? Dlaczego tutaj jesteście? Dlaczego przyszliście? Dlaczego chcecie spędzić ze mną tą godzinę? Bo interesuje nam to, co Pani przekaże. No? Właśnie, zainteresowane, prawda? To jest pierwsza rzecz. Co jeszcze? Ciekawe. Co? Jeśli przychodzimy tutaj, jak ktoś jest sam, samotność na przykład. Dokładnie, samotność, prawda? To, że... Samotność do ludzi. Z ludźmi. Do ludzi. Zupełnie inna jest synergia, prawda? Coś jeszcze robić. Jeszcze być jakimś takim aktywnym, żeby aktywnym. Właśnie. Że się wstanie, że się przyjdzie, że... Że się ma co do roboty, prawda? Też. Ciekawość, zainteresowanie, tak, tematy w ogóle. Ale tutaj ta samotność to jest bardzo ważna kwestia. Nawet w Wielkiej Brytanii stworzono taki dział, taki instytut i w ogóle taki jakby formę państwa, tak? Która się zajmuje właśnie samotnością, bo to nie tylko samotność jest w wieku dojrzałym, ale też coraz więcej młodych osób jest samotnych. Prawda? Tutaj ten singiel staje się takim jakby czymś takim bazowym w cywilizacji XXI wieku, ale to też się wiąże z czymś, prawda? Nie zawsze to działa pozytywnie na człowieka, bo jednak człowiek, tak napisał taki jeden z psychologów, takich najbardziej znanych, Aronson, powiedział, że człowiek jest to istota społeczna.
prawda? Więc dlatego my też tutaj jesteśmy i ja zawsze rękami, nogami się pod tym zdaniem podpisuję i myślę, że warto o tym mówić. Bardzo ważne jest to, że aktywizacja to jest coś celowego i coś założonego. To znaczy, jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy mieć jakiś cel do tego, tak? Mamy jakieś potrzeby, na przykład ta potrzeba bycia z kimś w grupie, bo jeżeli Państwo nie bylibyście tutaj, w tym momencie, to co byście robili? A w domu siedzieli albo leżeli. W domu siedzieli, leżeli. Albo chodzili po ulicy, szukali szczęścia. Chodzili po ulicy. No właśnie, tutaj bardzo jest to bardzo... Zawsze deszcz pada, to niezbyt miło. Albo nie jest zbyt miło, ale tutaj Pani powiedziała klucz, taki klucz tego, co ja chciałabym powiedzieć, bo Pani mówi szukanie szczęścia, nie wiadomo czego, tak? Chodzenie po ulicy, coś mi to da, zależy kiedy, tak? No mogę coś tam znaleźć na ulicy, jakiegoś grosza, tak? To jest wartość, ale czy mi coś to daje w sensie takim społecznym? Nieraz tak, bo ja wczoraj spotkałam osobę, która bardzo chciała rozmawiać, samotną osobę, szła przede mną, poszła do plusa, bo ja tam tego usiadła sobie, żeby się widocznie zagrzać. Aha. Później wyszła i żeśmy znów ją spotkałam na przystanku i zaczęła ze mną rozmawiać o pogodzie, od pogody oczywiście. No tak, więc tak. Ja wyczułam, że ta kobieta chce z kimś rozmawiać. To jest bardzo też. Jest takich ludzi. Coraz więcej mają właśnie. Oczywiście. To jest bardzo istotne, że Wy też macie inne zupełnie podejście do swojego kolegi, koleżanki, nawet nieznajomego. Ponieważ jeżeli my mamy zupełnie inne nastawienie do rzeczy, tak możemy zrobić naprawdę bardzo dobrą robotę. I chciałabym zadać Wam pytanie. Czy istnieje takie coś jak starość? Istnieje czy nie? Oczywiście. Istnieje, oczywiście. Istnieje. A czy starość to mierzy się wiekiem, mierzy się aktywnością? Czym się to starość? Aktywność. No właśnie, ale jak myślimy o osobie starszej, to jaka to jest ta osoba? Wcześniej urodzona. Tak, może być ktoś młody, nie chce mu się niczego robić, nie chce mu się, no po prostu, znudzony życiem. Narzekający? Tak, narzekający. Wszystko jest nie tak. Samotność, tak? Znowu coś nam się pojawia. Generalnie starości w psychologii ja uważam, że nie ma, bo są takie osoby, które działają do samego końca fantastycznie, cudownie i naprawdę można tej energii zazdrościć wszystkim małolatom tak zwanym. Ale niekiedy o tej starości mówi się bardzo złe rzeczy, tak? Mówi się złe rzeczy, ponieważ właśnie to, co Państwo tutaj zaczęliście mówić, tak? Narzekający, marudny, nie chce mówić. Bolący, to mnie boli, narzekający. Narzekający, no tak, ale jak ja Państwa tutaj chcę. Teraz... jest głaskasz. No to dobrze, no to co? O, dobrze Pan mówi, tak. To jest... On mnie głaszczy. To jaka prywatna. To jest nie dziewczyna. No, no, no tak, ale... Drodzy Państwo, ja dzisiaj w tym swoim wystąpieniu godzinnym chciałabym powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Po pierwsze, czy stres może być pozytywny? Po drugie, chciałabym troszkę powiedzieć o demografii. Po trzecie, chciałabym się zająć takimi elementami właśnie, co to jest samotność, co to jest właśnie osobowość dojrzała, ale też chciałabym zdradzić taki sekret, co to jest z tym czasem i dlaczego on tak szybko ucieka. Zgadzacie się czy nie? Tak, tak. Ucieka? Tak, ucieka. Ucieka. No właśnie, to ja Wam powiem dlaczego. Jak był młodszy, to inaczej. To jest bardzo często pojawiający się komentarz w psychologii, ale uwierzcie, że tak nie jest. Tak na 100% nie jest, ale o tym to w dalszej części. Poczekamy, to będzie taka nasza wisienka na torcie, dobrze? Dobrze. Pamiętajmy też, że oprócz tego, że ta starość to jest to, że mnie boli, że mi się nie chce, że być może nie mam takiej aktywności, tak jak kiedyś. Też mówi leniwy. O, też leniwy, no ale Pan tutaj jest. Więc to też jest zastanawiające, bo leniwy to już
typowo siedzi w domu, tak? Albo siedzi na miejscu. I młody może być w domu. Się tylko w telewizji, albo radio słucha. O właśnie, telewizji i radio, ale pani tutaj pani powiedziała coś fantastycznego. Młody też może być leniwy. Może być leniwy. A czy młody może być bez aktywności? W sensie bez tej aktywizacji? Może być. Oczywiście, że tak. Jak wygląda współczesna młodzież? To znaczy, nie patrzy się na lata, tylko jak na lata. O, bardzo słusznie. Bardzo słusznie, oczywiście. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać jednak o tych osobach starszych w sposób pozytywny. Ja tak sobie zastanawiam się. Państwo bywacie czasem na Placu Wolności? Tak, bywacie. No i dobra, teraz może jest w porządku. Tak, podpisać się. Ale co tam się działo w sierpniu? 10 sierpnia na przystanku, on się nazywa Narutowicza, albo Plac Wolności. Z jednej strony tej naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy biblioteki. Wyobraźmy sobie, że tam stoimy. Jest lato. 30 stopni od betonu. I co tam się dzieje z nami? No chyba wszyscy byli przy tej fontannie, tak? Bo ja tam nie byłam. Też. Ale generalnie, co tam jest? Generalnie tam jest beton. Mnóstwo betonu. Proszę? Jest i fontanna. Jest i fontanna, ale tam na samym przystanku nie ma nic. Jest tam tak strasznie gorąco, prawda? Jest tam tak strasznie nieprzyjemnie, że można się, jak się stoi, tak się można roztopić. Zgadzacie się? No to trzeba szukać chłodu. Oczywiście. Trzeba chłodu, ale tam nie ma za bardzo gdzie tego chłodu. Nie ma drzew. Nie ma drzew. Beton i beton. Zobaczcie, wy jak jesteście skarbnicą w ogóle wiedzy tutaj. Chcą na przykład wycinać różne rzeczy dziwne na głównych ulicach. Dziwne różne rzeczy, to znaczy drzewa po prostu, prawda? To są traktowane jakie coś, co w ogóle jest niepotrzebne. Zobaczcie, wy jesteście tutaj naprawdę bardzo ważnym elementem, który może swoją opinię także wyrażać. To też jest aktywność, możliwość udzielenia informacji osobom, które być może danego tematu nie znają. Nie znają się na tym, nie pomyśleli o tym, nie zaplanowali być może dobrze. Kolejna ważna rzecz to jest aktywność w życiu społecznym. To jest właśnie to, co robicie w tym momencie. To znaczy, dzięki takim spotkaniom, dzięki takim waszym przyjściom w to miejsce, można na pewno zdobyć kilka bardzo ważnych umiejętności. Jakie to mogą być umiejętności? Albo jakieś rzeczy, albo jakieś emocje. Co tu się spotkało? Plastyczne. Na pewno. Zajęcia. Na pewno. Rozwijamy się plastycznie. Bardzo. Co jeszcze? Wiedza się też zdobywa. Wiedza. A rozszerza jak się, jakby. Oczywiście. Myślenia. Tak. Wspólne śpiewanie jest bardzo dobre. Pewnie. Znowu, kolejna aktywność razem, tak? Ktoś chciałby sam śpiewać, czy raczej nie. Ale w grupie to uraźniej na pewno, nie? Co tutaj jeszcze robimy? No wspólne jedzenie, to już was tutaj dopytałam. Co jeszcze? Uczenia umysłu tutaj robimy. Po prostu powiązujemy różne rzeczy. Nawet krzyżówki. A co to znaczy takie powiedzenie żyzny przez całe życie? Żyzny przez całe życie. Żyzny. Żyzny no to raczej z gleby, prawda? Się kojarzy. No tak. Gleba, a żyzna gleba to jak? Aktywny może przez całe życie. Aktywny, oczywiście. Mózg żywny, żyzny przez całe życie to właśnie możemy stworzyć taką metaforę, nie? Tego, że coś mi się może udać, coś mogę robić. Jak psychologowie radzą sobie ze starością? Ano tak, to co pani teraz powiedziała. Rozwiązujemy cały czas. Krzyżówki. Co jeszcze? Nauka języków. Radia. Co pani czyta? Nauka języków obcych. O, świetnie. Nauka języków obcych. Tak jak ja gra w karty, też dobre. Właśnie. Granie w karty, granie w rotacji. Tak, gry planszowe, nie? To jest niesamowite. Ale plotkowanie też jest bardzo ważne. Drogie panie, drodzy panie, państwo, przecież trzeba pamiętać, co tam się o kim już plotkowało wcześniej, nie? To jest też kolejna bardzo istotna sprawa. Bardzo istotne jest to, że niektóre te badania, które są na przykład pokazywane przez różne uniwersytety, mówią o starości tak
zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo to znaczy osoba po 65 roku życia to jest osoba, która kwalifikuje się do osoby starszej, tak, do tej grupy. Ale z drugiej strony, jak mówią różne badania, tutaj jest co najmniej kilka, chciałam tutaj wam pokazać, to nie jest tak strasznie z tym. Tutaj nie będziecie nic widzieć, tak, bo tylko chodzi mi, że są różne właśnie badania i tutaj często się mówi, że osoby starsze charakteryzuje zawsze ból głowy, zawsze ból kości i tak dalej. Ale to przecież nie zawsze musi tak być, tak, że każda osoba w danym wieku będzie się tak czuła. Jeżeli chodzi o sposoby radzenia sobie ze stresem, z emocjami negatywnymi, to co to takiego jest dla was? Jak sobie można z tym stresem poradzić? Ale dobrze jest, jak się ma jakieś hobby. O, właśnie, hobby. Super. Pierwsza ważna rzecz, żeby nie tylko jakby tak egzystować, żyć i po prostu odliczać od rana do nocy, tylko jeszcze zrobić coś, co mi się podoba, coś, co lubię robić. Oprócz hobby, jakie będzie jeszcze sposoby na radzenie sobie ze stresem, z różnymi rodzajami trudności? Co to może być? Wolontariat, nie? Robię coś dobrego. Czytanie dobrych książek. Tak, wolontariat, czytanie dobrych książek, oglądanie filmów, tak, jeżeli ktoś lubi. Co jeszcze? Wyjście na spacer. Właśnie, czyli tutaj jest ta większa grupa aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jako też element, który mi daje szczęście, radość. Bo też nie muszę wam mówić o tych endorfinach, o tym, że nasz organizm, kiedy się rusza, po prostu później może mieć więcej energii, tak? Tutaj jest taki właśnie kolejna rzecz. Dobra, co jeszcze? Jest takie przysłowie angielskie. Nie jesteś tak źle, bo może być dobrze. O, no to też się zawsze tym pocieszam, że tak, takie są różnego rodzaju powiedzenia i się zgadzam też z tym, tak? Trzeba właśnie pielęgnować to, co się ma w tym momencie i to jest ten element psychologii pozytywnej. Tak, raczej myślimy nie o kłopotach, które mam, tylko być może o czymś, co mogę zrobić, co może być pozytywnego, co może mi sprawić radość. Macie państwo jakieś zwierzaki? Koty. O, pieski. Właśnie. Pieski, tak? Ptaszki. A w domu mamy kota? Pan ma kota w domu? No właśnie. No i co? Ja to rodzina mam. A, jak nie pan, to rodzina. No i co z tymi zwierzakami? Pomagają one w stresie, czy nie? Pomagają. A wiecie, że nawet posiadanie psa sprzyja temu, że nie będziemy mieć chorób związanych z sercem? Czytałem. A dlaczego? Nie wiem. Ano tak, ten piesek, my sobie śpimy, prawda? Kiedy nie mamy pracy, nie mamy aktywności, to możemy spać dłużej. Ale ten piesek co? Na spacer wyciąga, koniec. On chce iść na spacer. Czy ten piesek tylko raz dziennie pójdzie na spacer? Nie. On co najmniej kilka razy będzie chciał pójść. 3-4 razy. Dokładnie. I do czego nas to motywuje? Muszę wstać, ubrać się, aktywnego życia. Wyjść, przejść się, jak on jeszcze się cieszy, to nas to motywuje, żeby coś zrobić, prawda? Żeby się przejść dalej. No i co? Ruch. Oczywiście, ruch jakikolwiek, tak? Ale to jest zawsze motywacja. Ciężko nam czasem wyjść z domu, czy nie? Ciężko. Ale jak wiesz? Jak pies jest, to trzeba, nie? Musowo. Dokładnie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Czasem są te motywacje takie po prostu zwierzęce, ale też istotą najważniejszą jest to, żeby mieć tą motywację wewnątrz. Żeby mi się chciało, żebym ja chciała pójść się poruszać, żebym ja chciała wyjść i tutaj posiedzieć i posłuchać być może się czegoś dowiem. To jest bardzo ważna rzecz. Ale też bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli mamy ten stres bardzo duży, jeżeli siedzimy sami w domu, to co się z nami dzieje? Jest jeszcze lepiej czy jeszcze gorzej? Gorzej. Dlaczego? Nie mam się do kogo odezwać, nie mam komu tego powiedzieć. Rozmowa taka przez telefon, tak sobie działa, prawda? To nie widzimy reakcji, nie widzimy tego. Ale lepsze tam nic
Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Ale jednak kwestia tego spotkania z drugim człowiekiem na pewno wiąże się z kolejnymi ważnymi rzeczami. Jeżeli chodzi w ogóle o zdrowie psychiczne Polaków, to są takie badania, nawet z 2018 roku, gdzie, wyobraźcie sobie Państwo, było takie pytanie. Czy warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego ludzi i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne? I uwaga, tak, pani mówi tak, ktoś jeszcze? Ja tak powiedziałam. Bardzo tak. Pani, pan też, bardzo tak. I uwaga, zdecydowanie tak uważa 23% społeczeństwa. Raczej tak 47%. Zobaczmy, dodać to, to już mamy 70%. Raczej nie, tylko 20% powiedziało, że super jest ten kraj do mieszkania, do życia i nie zapadniemy na choroby, ale uwaga, tylko zdecydowanie nie, 1%. Tutaj badanie CBOS-u z 2018 roku, więc też bardzo istotne jest, tak? Bo teraz mamy 19, więc dopiero pewnie teraz będą kolejne wychodzić. No i nic się nie pochwala w tym kierunku, żeby po prostu było, żeby mniej spaleń było, żeby mniej tego. To jest tylko taka, takie mówienie, że to po prostu tam będzie, to tamto. Ile mamy takich rupieci, jak ja mówię, samochodów, które właśnie to gorzej zakopcają, gorzej do nich trują nas, bo to jest inne ten, jeżeli po prostu oczywiście gdzieś tam ktoś tam na wsi pali węgiel, bo tam jest wiatr, to rozejdzie się. A tu wszystko stoi, wszystko w miejscu między tymi blokami i dlatego my się dusimy. No jest to duży problem właśnie, jeżeli chodzi o środowisko. Tutaj generalnie zadano jeszcze takie pytanie, jakie warunki życia mogą być szczególnie szkodliwe dla zdrowia? I tutaj przede wszystkim 65% powiedziało, że to brak pracy, bezrobocie. Kolejna, nadużywanie różnych substancji. Kolejna, kryzys rodziny. Bieda, złe stosunki między ludźmi. Ale też niepewność jutra, niepewność przyszłości, a ostatnie 13% nadmierny pośpiech. Tak? Tutaj mamy oczywiście przekrój różnych grup społecznych, tak? To nie tylko dotyczy seniorów, czy młodych, czy wieku produkcyjnym, ale to sztuk. Ale tak, ja to ładnie nazywam psychologicznie wyścigiem umiejętności, żeby tej. A to nie jest wyścig umiejętności, nie, nie. Wyścig szczurów. To jest wyścig szczurów, bo to jest rozpychanie się na siłę. Tak. To nie to, że ja coś więcej potrafię, ja pokażę to, ale nie. Ktoś się obok powie, że ja jestem lepszy. No to jest. Ale mówić sobie można, ale trzeba właśnie to poprawić. Umiejętności, tak jak pani powiedziała, no to trzeba pokazać, a nie rozpychanie się na siłę. Tak, ten wyścig szczurów przyszedł z korpo mowy tak zwanej, tak? Z korporacji. Ja nie lubię tego przenosić na psychologię, bo uważam, że to jest piękna nauka i można o wiele ładniej to nazwać, ale rzeczywiście to ma bardzo mocny, negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczności. Jak jest w szkole? Jak jest w szkole? Ano w szkole jest tak, że kolega to nie jest mój kolega, tylko to jest ktoś, kto może mi zagrozić, tak? Osoba, która może lepiej napisać sprawę, tak? Czy ode mnie. Widzę. Więc to jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi. Nie można napisać sam, ale ściągnąć ode mnie. A też można. No to jest to. Też. Jest to z tego. Też. To co ja umiem, to on tego i tak nie umie, ale on ściągnie ode mnie. I to jest ten właśnie zły kierunek. No tak. To jest zdecydowanie zły kierunek. Dla więzi społecznych przede wszystkim, jak najbardziej. Często osoby starsze w różnych publikacjach, w internecie, w telewizji są pokazywane od złej strony. Zgadzacie się z tym Państwo, czy nie? No raczej nie, no bo raczej nie. Raczej nie. Nie. Ale jest ważne, żeby nie przekreślić, jak ktoś coś zrobił źle, to żeby nie przekreślić, bo on zrobił jedną rzecz źle, a to może być wartościowy człowiek. Oczywiście, to jest jak najbardziej słuszne. Mi chodziło przede wszystkim o to, że często osoby starsze są pokazywane z tej perspektywy, że czegoś nie umieją, tak? Że nie na... Tak,
że tutaj właśnie to oczywiście ten fałszywy wnuczek, tak, fałszywy policjant i tak dalej, bardzo często pejoratywnie, czyli negatywnie jest osoba starsza traktowana na przykład w mediach, to ma oczywiście taką formę prewencji, tak, żeby po prostu zapobiec tego typu wyłudzeniu, bo to jest straszna rzecz, tak, jeżeli ktoś nas oszukuje w takich ważnych rzeczach, tak, typu nie wiem, jakiś wypadek. Ale tutaj aktywizacja, właśnie dzięki temu, że Państwo chodzicie na takie różne spotkania, jesteście tutaj, macie większą wrażliwość. Macie większą wiedzę, macie taką holistyczną wiedzę na temat tego, co się może wydarzyć. Co może się po prostu dziać w tym społeczeństwie. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju aktywności osób starszych, to kolejne badania mówią o tym, że osoby dorosłe, osoby starsze, mało chodzą do kina. Mało chodzą na koncerty. Słyszą dobrze. To jest chod. Lublenie jak były kina. Zgadzowana. Bo chcą oglądać seriale. A, no właśnie. A seriali nie ma w kinie, nie? Tylko 3-godzinny film. Tak, ale na przykład badania mówią, że osoby starsze często chodzą do biblioteki. Często czytają. Kolejna rzecz, tak sobie chodzą na zajęcia sportowe. I twierdzą w badaniu, że nie chodzą, bo się wstydzą, bo nie dadzą rady, tak jak inni. Kości połamie. Bo kości połamie, no właśnie. Kolejna rzecz, często spotykają się ze znajomymi, z rodziną, z osobami bliskimi. Czy to prawda, czy nie? Prawda. Prawda, chyba się spotykamy czasem. No to już by było spotkanie. Czy to jest aktywność? No jest. Jest aktywność. Ale, oczywiście. Ale mają korzystną. To są pozytywne. Pewna pani starsza nie płaciła za mieszkanie. Więc spółdzielnia jej powiedziała, jak nie będzie pani płacić za mieszkanie, to pani wyłączymy telewizję. Aha. Jak się przestraszyła, że Moskowiaków nie będzie oglądać, zapłaciła wszystko. O, to jest też motywacja. To jest też kwestia tego, jak to zrobić, żeby było. No, żeby tą motywację wyzwolić, tak jak wcześniej mówiłam o siebie. Jak najbardziej. No i tutaj widzę, że słuchały nagrań muzycznych bardzo dużo osób, czyli audycje w radio, seriale też się oczywiście tutaj... Disco polo. Disco polo tutaj akurat nie mam, ale wierzę. Ale też duży odsetek chodzi na spacery, ma kontakt z przyrodą. To prawda, tak? Chodzimy na spacery? Przyrodę, jak i ze znajomymi. No też jak najbardziej. Ale też bardzo istotną rzeczą było to, co Pan powiedział na samym początku, że zajmowały się jakimś hobby, tak? Czymś, co lubią i nawet w środowisku takim swoim lokalnym potrafiły gdzieś tam komuś coś zreperować. To też jest ważna sprawa. Jeżeli chodzi o starość, to też jest związana z tym, że jest to ogromny potencjał intelektualny, ogromna wiedza, tym czym my możemy się jak najbardziej dzielić z innymi osobami. To jest bardzo istotne. Ale też to doskonalenie się cały czas. Ile tutaj różnych rzeczy się mogliście Państwo nauczyć? Mogliście się tutaj nauczyć czegoś, czy nie? Czy już wszystko było wiadomo? No nie. Nauczyliśmy się sobie przypominamy czasami. O właśnie, to też przypominanie jest bardzo ważne, tak? Istotne, no ale tutaj ten dekupaż, tutaj, jak tutaj pani mówiła, że to jest pierwsza rzecz, to ja aż się boję wiedzieć, co jest kolejnymi, jak to o, takie ładne. Wszystko tutaj pani. No właśnie, no. Kolejna rzecz, tak? Nowa aktywność. Nawet te obrazy, to wszystko. No, może się... panią też. No właśnie. Obok wszystko. Także tutaj możemy ten swój potencjał jak najbardziej rozwijać, tak? Zgadzamy się? Nie ma tego malarza. Nie ma tego malarza? Nie ma. O nie, no to szkoda, bo by tyle komplementów usłyszał, nie? Tak. Jeżeli chodzi o starość... Też, no oczywiście, to co tu nie jest ładnego? Jeżeli chodzi o starość w badaniach, jest to tak analizowana, tak rozumiana, jako mnóstwo wolnego czasu do wykorzystania. Tak? Jest to jakaś wartość w aktywizacji, że mam czas, mam chęć, mam możliwości, żeby tą godzinę, dwie, trzy na daną aktywność spędzić, czy nie. To jest ważne? Szybciej ten czas
czasie. A to o tym czasie też, już zaraz do niego dojdzie. Bo to jest bardzo proste i to wychodzi z psychologii poznawczej, takiej bardziej skoncentrowanej na bodziec reakcja. Zaraz wam powiem. Okej? Okay? Zaraz sobie wszystko przypomnę. Kolejna rzecz jest ta łatwość spędzania wolnego czasu. Nie jesteśmy ograniczeni tym, że pracuję od 7 do 15. Zanim wrócę, zanim zjem obiad i zanim ogarnę kilka rzeczy, to już która jest godzina? No, taka, że trzeba iść spać, myć się i spać. No właśnie. A tutaj tego czasu, tego rozgraniczenia, nie do końca on jest tutaj istotny. Ale co do tego społeczeństwa, kolejną ważną rzeczą jest to, że nasze społeczeństwo niestety się starzeje. Dopiero w tamtym roku przyrost populacji był na plusie, ale to minimalnie, ale to ze względu na to, że nasz kraj podjął pewne wysiłki, tak, związane z polityką socjalną państwa. I to też miało ten wpływ, że kilka osób się na... Zahamowało się w nas. Tak, że tutaj kilka osób zechciało powiększyć swoją rodzinę i tutaj mamy też... No ale to jest... Rozmawiałam z taką panią w moim wieku i powiedziała mi, że ona wychowała 9 dzieci. Ja pytam się jej, jak pani to zrobiła? No niestety nie pracowałam. No właśnie. Ale w tamtych czasach, żeby tylko jedna pensja wystarczyła nawet na 3 osób, to było bardzo ciężko. Mm-hmm. Nawet na 3 osoby, ja nie mówię na więcej. Mm-hmm. A gdzie mówiąc to, ja jej pytałam się, no ale jak pani to po prostu wszystko z tego? No dużo mi pomagali, znajomi dużo mi pomagali. I ubrania dawali, żywność dawali. No tak. Gdzie była 13 dzieci. O, to już jest bardzo. No to było. Mam zdjęcia z takiej rodziny. Tak? Tak. Mm-hmm. 13. Ja mam sąsiadów. 11 mają i nie pracują i wszystko mają, parę samochodów. Bardzo dobrze i niech mają. No. No. Niech mają. Niech każdy sobie ma, ale zobaczmy. Tutaj jest kolejna rzecz, nie? Że zobaczmy jak to wszystko wcześniej wyglądało, jak wygląda teraz. No a wcześniej zobaczmy jak mieliśmy wyż w pewnych latach, tak? Demograficzny. To było przecież strasznie dużo. Od różnych czynników oczywiście to wynika, ale był. Jeżeli chodzi o osoby w wieku 60+, to 600 milionów na świecie jest takich osób. 600 milionów? Tak, tak. Od 1995 co miesiąc przybywa 1 milion osób na świecie. Nie, chodzi po prostu tylko 60+. Ja nie uważam, że tutaj absolutnie. Bardzo duża umieralność. To też prawda. Codziennie bardzo dużo ludzi ginie. W wypadkach samochodowych, w ogóle kolejowych i tak dalej. Tak, oczywiście tutaj tych kwestii związanych w ogóle z ubytkiem danej części populacji jest bardzo dużo, tak? To wypadki. Ja się akurat zajmuję naukowo typowo samobójstwami, tak? Więc też jest to duży problem, ale to nie wpływa aż tak na tą demografię światową, mimo wszystko. Kolejna rzecz jest taka, że w 2020 ta liczba osób przybędzie jej do 1 miliarda już osób w wieku 65+. Kolejne znowu niesamowite statystyki, tak? Trudno sobie nawet to wyobrazić. Tak. I w 2000... A ile jest pracujących? Pracujących? Ja nie wiem, niż tych małych dzieci to się robi. Nie wiem, jak jest w populacji światowej, bo w światowej populacji jakby zmierzenie tego będzie trudne, tak? Jak to zrozumieć pracę zawodową, nie? Ten okres jakby tutaj demograficzny. W 2030 co trzeci Europejczyk będzie w wieku ponad 60 lat. 60+. Tak, 60+. Mhm. 80+. 60+. Mamy 90+ w naszym klubie. Aha. No to właśnie zobaczmy, za 10 lat już są takie statystyki, że co trzeci Europejczyk. Plus 500. No, może tak. Dobrze. Kolejnym ważnym rzeczą jest to, że wzrasta ta liczba osób starszych.
wydłuża się czas między przejściem na emeryturę i śmiercią. To jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej po prostu wiele osób przez typowe przemiany, tak wypadki i tak dalej w pracy, nawet sobie pomyślmy o tej erze takiej typowej przemysłowej, to nie było takiego czegoś, że można było dożyć późniejszych lat. Zmniejsza się liczba urodzeń, ale też minimalizacja liczby osób w wieku produkcyjnym. Tak? To o tym też, co mówimy, coraz mniejsza jest ta grupa. Tak? Tutaj jest osoby starsze, tutaj jest osoby w wieku produkcyjnym, a tutaj już jest ta wcześniej, kolejna tak, populacja. Tak. Ale też istnieje taka kultura kanapkowa. Kanapka. Jak rozumiemy kanapkę? Chleb? Coś tam? I chleb. Jest to kanapka, nie? No i co z tą kanapką? Tutaj, na tej najbardziej położonej do blatu części będą osoby starsze. Tutaj. Tutaj ta sałata, pomidor i tak dalej. To są dzieci. Tak? I wtedy ta kanapka się zamyka tak, że tutaj jest też ta klasa średnia w rozumieniu dzieci. Nie dzieci, to tak. Osoby dorosłe, dzieci osób dorosłych i dzieci tych osób, dorosłe. Tak? Czyli wnuki. Wnuki, czyli wnuki. Mamy tą kanapkę. Nie będzie coś takiego. No właśnie. Znowu. Nie będzie całkiem kanapka. Nie będzie całkiem, ale to generalnie chodzi o to, że w środku, jako ten pomidor, są wasze dzieci. I one są ściskane w tą kanapkę. Bo zarówno warto byłoby się zająć osobami starszymi, ale też warto by się zająć dziećmi, tak? I ta osoba czasem w środku tej kanapki nie wie do końca, co ma zrobić. Nie starcza jej doby na wszystko, tak? I tutaj jest kolejna rzecz. Tutaj jest właśnie ta wasza aktywizacja. To, że wy robicie fantastyczne rzeczy, że wy się dzielicie tym czasem z innymi, to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o tą grupę średnią, tak, czyli tą dzieci, osoby dorosłe, ale w wieku 30-40 lat, to oni bardzo często mają trudności z pogodzeniem wszystkich swoich funkcji społecznych. Ponieważ mają pracę zawodową, która zajmuje dziennie 8 godzin, mają dzieci swoje. Dlatego myśmy na ogół wychowali już swoje wnuki i jesteśmy tu. Tak, no i to jest piękne, oczywiście. Ale też powiem troszkę o tym kodeksie dziadka, jaki to powinien być kodeks, ale to zaraz. Dobrze. Jeżeli chodzi o w ogóle starość, bardzo istotne jest to, o czym już mówiliśmy 150 razy, ale przede wszystkim istotne jest, żeby poświęcać czas na działalność społeczną, aktywność społeczną, ponieważ to działa na mnie w wielu aspektach. Tak, jeżeli chodzi o to, że ja wyjdę, ja będę się angażowała, dzięki temu mogę dążyć do czegoś bardzo ważnego dla mnie. A tym czymś ważnym dla mnie może być po prostu pojęcie szczęścia. Ja mogę być tutaj szczęśliwym, zadowolonym, mieć pozytywne emocje, wracać i mieć jakby nową baterię do tego, żeby robić coś dalej, coś nowego, coś, co mnie będzie sprawiało mi też przyjemność. Ale też możliwość reagowania na nowoczesny świat. Gdybyście byli zamknięci typowo w swoich domach, czy tam w swoich łóżkach, jak pani mówi, że można leżeć, jak się jest w domu, to czy nauczycie się czegoś na przykład o nowych technologiach? Czy zobaczycie, że na przykład zmienił nazwę, zmienił swój numer 10 na 150, czyli ten autobus? Zobaczymy czy nie? No raczej nie, prawda? Bo nie wyjdziemy, to nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Jak najbardziej. Kolejna rzecz to jest to, żeby angażować się dla dobra wspólnego. Czyli nie tylko to, co mi, tak jak tym wyścigiem szczurów, nie tylko to, co mi sprawia radość i to, co jest dla mnie ważne, ale też, żeby zrobić coś dobrego dla innych, robić jakieś fajne akcje, różne rzeczy, które mogą być tutaj wartościowe, ale też zwiększenie odporności na frustrację. Co to będzie ta frustracja? To jest taka ładna nazwa
tego, że ja mogę być zdenerwowana, zniecierpliwiona, że może mi się coś nie podobać. Ale odporność na frustrację jest wtedy, kiedy ja przebywam z innymi, kiedy ja też robię różne inne rzeczy, które gdzieś ten stres ze mnie schodzi. Co robicie Państwo, jeżeli ten stres jest tak duży, że macie chęć potłuc wszystkie swoje ulubione szklanki? Co się powinno robić w kłótniach małżeńskich, kiedy już tak chcecie tą drugą osobę rozszarpać, albo w kłótniach, nie wiem, rodzinnych po prostu? Wyjść z domu. To jest dobre. Co jeszcze? Napić się wody i milczeć. O. Też bardzo dobre. Terapeuci uzależnią. Wie Pani, jaka jest dobra teściowa? Nie wiem. Głucha, że nic nie słyszy, co się mówi. No, ślepa, nic nie widzi. I niemowa. Aha. A, no to chyba... To jest dobra teściowa. To byłoby chyba idealne, takie miejsce. Ale to powiedziałam jako teściowa, ale to do wszystkich starszych tego dotyczy. Do wszystkich po prostu. No tak. Jak jako rodzic też. Nie można się krątać za wiele do młodych. O, piękne, piękne. To jest właśnie jeden element z kodeksu dobrego dziadka, tak? Że ja mogę mieć całe wyobrażenie o tym, jak to dziecko powinno się tam wychowywać, czy tam moje dziecko, czy dziecko mojego dziecka, ale to jest jakby decyzja już innego pokolenia. Ja mogę być, mogę wspierać, ale nie do końca mogę się angażować w to, żeby coś tam całkowicie zmieniać, nie? Jeżeli chodzi o terapeutów rodzinnych, terapeutów par i terapeutów małżeństw, oni mówią, kiedy jesteście strasznie na siebie źli i chcecie się pozabijać, to przede wszystkim niech któryś z was idzie i zrobi herbatę. Drugiemu. Bo, i tak tłumaczył, ja wtedy byłam taka zaskoczona, dlaczego akurat herbata ma być wybawieniem z tej sytuacji. Ano łatwo powiedzieć, bo trzeba wlać wodę, trzeba zapalić tam gaz, tak? Trzeba cukier podać. Podać cukier, włożyć te woreczki. Ile to zajmuje? Dużo czasu. Rozładowanie wtedy. Względnie dużo czasu, nie? Bo tak to w sumie 5 minut. No tak. Ale mi wystarczy, żeby to wszystko z siebie po prostu gdzieś tam zanieść. Zejść. Oczywiście. To jest też, i to w każdym wieku myślę, że może podziałać, jak najbardziej. Ale też jest pewne ale. Jedna osoba może pójść do kuchni, ale jak tam druga za nim przyjdzie i to też wytrzyma. No też. Ale to tak powiedzmy, że jedna wychodzi, a druga robi herbatę, a później jak już wracają, to już będzie lepiej. Ale też oczywiście, jeżeli jest agresor, no to też nie będzie możliwości, żeby sobie z tym poradzić. Kolejna rzecz to jest właśnie budowanie tej aktywności dojrzałej, to znaczy takiej, która jest dla mnie istotna, taka, która nie tylko polega na tym, żeby mi było dobrze, ale też taka, żeby ktoś miał ze mnie pożytek, żeby po prostu mi się coś udawało. No i tak już prawie podsumowując nasze spotkanie. Co z tym czasem? Jak to jest? Wszyscy mi mówią, jak jeden mąż, że teraz leci czas strasznie szybko, niesamowicie, ale jeszcze wcześniej było tak, że jakoś tak pomału to leciało. Na początku mówił mi osoby z wczesnej dorosłości, że do 18 roku życia to mu strasznie powoli leciało, a później do 30 to już nie pamiętam. No i dobrze, teraz sobie przypomnijmy, pierwszy raz jak jechaliśmy samochodem? Najpierw muszę mieć, żeby jechać. Ale chociaż obcowanie z tym samochodem. Próbowaliśmy wszyscy, czy nie? Trochę strach. Ale pamiętamy tę sytuację? No pamiętam. Nauczyłam się jeździć najpierw z boku, żeby komu nie przeszkadzać, żeby nikt nie przeszkadzał. Dokładnie. Pamiętamy to. Przypomnijmy sobie teraz jakiś najlepszy prezent w życiu, który dostaliśmy. Pamiętamy? Wnuki jak przyszły. Pamiętamy tą sytuację dokładnie, jaki tak, był w miarę dzień, jak się przygotowywaliśmy. Kolejna rzecz, pierwszy pocałunek. Bracia też sobie kupił sam motocykl. No i przyszedł do mnie, mówi, bracia cię zabiorę i tak. No, niby wsiadłem, ale jak z nimi jechałem, to się bawię. No.
Ale pamięta pan to. Tak, dokładnie. Tak. Każdy element, ten niepokój, to jak, czy wsiąść, czy nie wsiąść, czy pojechać, czy pierwszy nie. Pierwszy ruch, prawda, który był, to no właśnie. No właśnie, i zobaczmy. Pierwszy pocałunek. Pamiętamy? Ale pamiętamy. Pamiętamy? A drugi, trzeci, kolejny? Już nie. To już nie do końca, ale ten pierwszy gdzieś tam nam w pamięci zawsze zostanie. Nie ma opcji, że nie będzie, prawda? No dobra. No i ja teraz tak powiedziałam różne przykłady. Coś pamiętamy, coś tam nie do końca. Kolejnych nie pamiętamy, to co się stało? Spowszechniało. Spowszechniało. No, co jeszcze? A to może za dużo tego było. W ogóle w psychologii najważniejsze dla nas są takie wydarzenia, które robimy po raz pierwszy. Później na przykład jak będziemy jechać samochodem, to mamy tak zwaną amnezję autostradową. To znaczy nawet jak jadę z Lublina do Krakowa, strach jest. Strach jest, to też. Zwijanie samochodów, prawda? Tak, ale ja w ogóle nie będę pamiętała tej drogi. W ogóle. Tylko jak coś mi się stanie tam, tak? Ktoś mi wyjedzie, gdzieś tam mi się uruchomią emocje typu dlaczego tak jedziesz? Ja pamiętam, bo stanęłam w Częstochowie na torach i stanął przede mną ten tramwaj i on mi pokazuje, mi się, o co tu chodzi? Nie wiedziałam, o co to chodzi. Patrzę, na tramwaj, a ja stoję na torach i on nie mógł przyjechać. Aha, no właśnie. No i też takie elementy. Nie, tutaj nie było. Tramwaj, nie ma to. Nie ma. To jest kolejna rzecz, nie? Jak się możemy. Jak najbardziej. Kolejna rzecz to, że pierwsze te razy, czyli na przykład odpalenie samochodu, zajmuje mi więcej czasu. Wtedy ja się muszę zastanowić. Tu mam kierownicę, tutaj mam bieg, tutaj mam taki pedał, taki, drugi, trzeci. Muszę się skupić, żeby ten samochód w ogóle odpalić. A później jak sobie jeździmy, to już raczej nie myślimy o tym, że muszę, to jest jedynka, to jest trójka, to jest dwójka, to jest piątka, nie? Tylko ja to wiem. Wchodzi tak zwany automatyzm. I to jest właśnie klucz. Wolniej się poruszamy, robimy wszystko wolniej. Też jak najbardziej. Ale to jest klucz naszego życia. Dlaczego nam ten czas teraz leci szybciej? Bo nic nowego nie robimy. Bo nic nowego nie robimy. I to jest najgorsze, co może być. Ja na przykład dzisiejszy wykład z wami zapamiętam doskonale. I uważam, że będę przez kolejne tygodnie, miesiące o nim mówiła, tak? Że poruszaliśmy takie kwestie, inne, że była taka aktywność, że tutaj były takie przykłady. A dlaczego? Dlatego, że jest to dla mnie nowe miejsce. Wy Państwo jesteście dla mnie nowymi inspiratorami, nową energią, którą ja zabieram i na pewno zapamiętam wszystko tutaj. Zapamiętam, co stało na stole, zapamiętam pewnie, jak Państwo wyglądaliście w większości i gdzieś mam nadzieję, że Was rozpoznam na ulicy w przyszłości, no chyba, że moja amnezja zadziała, tak? Ale może nie. Słuchajcie, to jest istota aktywizacji, aktywności. Będzie nam ten czas leciał szybko, jeżeli my zostaniemy w tych naszych starych strukturach. Jeżeli my będziemy mieli tak... Tylko o to chodzi, przepraszam, że proszę słowa. Ale kiedyś, jak byłam dużo młodsza, to ja wszystko robiłam. I dzieci były małe, i pranie, i przyszło się z pracy, trzeba było ugotować, jeść i wszystko zrobić. A teraz... To samo gotowanie to nie sprawi jesteśmy. Ale to jest oczywiste, tak? To jest. No to idzie, jak mówię, jak w nosa. To jest oczywiste, że raz, że ten czas idzie w ten sposób, ale to jest też inna sprawa. To jest sprawa typowo tego, jak nasz organizm się starzeje. Organizm starzeje się według różnych teorii psychologicznych od 21 roku życia. I już wtedy pierwsze komórki nerwowe obumierają. Pierwsze komórki takie neuronalne obumierają. A jeżeli do tego dojdą różnego rodzaju używki, różnego rodzaju złe nawyki, czyli na przykład niespanie, czyli zachowania ryzykowne, czyli jakieś wypadki, to wtedy ta nasza aktywność też spada mocno. I to będzie naturalne, że jeżeli mieliśmy 20 lat, to
to ta nasza aktywność do 30, 40 nawet była na najwyższym poziomie. Wtedy to jest ta możliwość też najlepszego rozwoju społecznego. Ja wtedy mam najlepsze wyniki w pracy. Tak? To jest mój ten czas taki kwiatu mojego wieku. Tak? Wówczas. Pewnie aktywny wtedy jest. Tak, aktywny, tak, bo jest dużo rzeczy, a też mając wiele rzeczy typu dom, rodzina, dzieci, zawód, zakupy, coś tam, to mi to daje motywację. Ja nie mogę się zatrzymać. Proszę? Teściowie pewnie też, ale to mi daje motywację, ja się nie mogę zatrzymać w tym momencie i robię to, nawet mimowolnie. Ale teraz, jak ten coś szybko zrobić, czy nawet szybko pójść do sklepu, to ja się poprawię przewrócić na równej drodze. I koniec. I co? To właśnie to jest też istotne, ta profilaktyka, żeby jakby ważyć siły na zamiary. Wszystko z taką mądrą głową, bo jeżeli my będziemy, to jest tak jak, nie wiem, nauczę się szybko czytać w tydzień, tak? Albo, nie wiem, poprawię sobie wzrok w ciągu godziny, tak? Bo sobie coś tam zrobię. Albo schudnę w ciągu tygodnia 150 kilo, tak? I tak dalej. No, niemożliwe to jest. Albo zmienię, nie wiem, no nie wiem, zarobię w ciągu tygodnia 100 milionów. No trudne, więc tutaj też trzeba te siły na zamiary i trzeba się też pomału z tym pogodzić, tak, że my nie będziemy tacy szybcy, tacy aktywni jak wcześniej, tylko po prostu to wszystko nam spada. Zmienienie następuje. Tak, ale to trzeba też robić to, co my potrafimy w tym momencie. Jest to trudne do zaakceptowania, ale to widać. Ja mając niespełna 30 lat już widzę, że mam już pewne trudności z zapamiętywaniem na przykład dużego materiału. I to widzę, tak? Widzę czas sprzed matury i widzę czas teraz. To jest zupełnie inna forma. Ale dlaczego? Nie dlatego, że ja się nie uczę, bo cały czas się uczę. Ale też zmieniam sposób swojej nauki. Już nie potrafię na przykład uczyć się na pamięć tak typowo. Więc to wszystko, nasze procesy poznawcze też się do nas przystosowują. Cały czas następuje ta inna po prostu tolerancja na to, co się dzieje. Przystosowanie do środowiska, jak najbardziej. Ale żeby nie robić tego tak w smutny sposób, bardzo ważne jest, żeby te prawdopodobieństwa tych samych wydarzeń się nie powtarzały. I jaka jest na to rada? Przede wszystkim realizować nowe rzeczy. Po drugie, angażować się w inne niż dotychczas aktywności. Kolejna, być zajętym, czyli być aktywnym, coś mieć do roboty. Co masz dzisiaj do roboty? A no nic. No właśnie, i znowu ten stereotyp osoby starszej. Ale kiedy jestem zajęta, kiedy jestem aktywna, też się u mnie wiele rzeczy dzieje. Kolejna rzecz, planować aktywności. Tak? Mam to i to do zrobienia w tym miesiącu. Wybierać towarzystwo niż telewizor. Nie? To jest ważna też bardzo rzecz. Kontaktować się z ludźmi, niezależnie jak, przez telefon, czy no wiadomo, lepiej normalnie niż przez telefon, ale nawet kontaktować się. Szukać ogłoszeń i reagować na nie. Zainteresować się. Mam koncert, nie biorę tego, wyrzucam gdzieś tam, tak? Tylko może pójdę, chociaż na chwilę, jak nie mam dużo czasu. Kolejna rzecz. Prowadzić działalność wolontariacką. Bardzo Państwu serdecznie polecam, bo to jest niesamowita radość, żeby pomóc drugiej osobie, żeby móc spędzić z nim czas. I to nie musi być nie wiadomo jakie zaangażowanie w życie tego drugiego człowieka. Wystarczy czasem porozmawiać, tak jak Pani mówiła, ktoś gdzieś tam szuka. Szuka nas jako człowiek, tak? Jako osobę, która może ze mną porozmawiać. Kolejna rzecz to dzielić się doświadczeniami. Dzielić się tym, co już miałam. Tak? Być może komuś to pomoże, być może ktoś się... Nie chcą słuchać tego. Ale tu nie mówimy o moralizatorstwie. Tylko jeżeli ktoś chce ode mnie coś się dowiedzieć, to ja mówię, ja zrobiłam to tak i tak. Możesz z tego skorzystać, ale nie musisz. Nie chcesz, to nie wiesz. Rozumiem. I kolejna rzecz to jest korzystać z życia. Tak jest. To jest bardzo, bardzo istotne. Kolejną jeszcze rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, i to już będzie ostatnia rzecz, to karta praw dziadków, tak? Aha,
prawdziak. Tak. Do bawienia wnuków. Właśnie, właśnie to jest takie, że nie do końca to jest obowiązek, prawda? To jest tylko i wyłącznie przywilej i coś, z czego my nie musimy nigdy skorzystać, jeżeli nie mamy ochoty. No ale który dziadek by nie chciał skorzystać z dzieciaków, nie? Kolejna rzecz. Czasu dla swojej dzieci to przynajmniej dla wnuków. To jest bardzo ważne, tak? Ponieważ tutaj jest to też psychologiczne rozwiązanie. Ponieważ wy już swoje zadanie zdaliście. Wychowane dzieci, wychowane. A teraz już jest zupełnie inny poziom tego kontaktu z osobą małą, tak? Takim małym żdącym. I teraz my ani nie mamy wymagań, tak? Bo jeżeli on, nie wiem, coś nie pójdzie na medycynę, tylko pójdzie na coś innego, to już jakby to nie jest nasza odpowiedzialność tak typowo. My możemy gdzieś tam partycypować w tym, ale to nie jest już nasze dziecko typowo, nie? To jest zupełnie inne podejście. Pamiętajmy, że dziadkowie nie są tanią siłą roboczą. Ten dziadek czy babcia nie musi siedzieć z tym wnukiem 24 godziny na dobę. On może i to gdzieś powinno być zawsze ustalone, ale też 12, no to też dużo, bardzo dużo. Ale ważna rzecz jeszcze, ale potrzeb to jest tak. Kolejna dla zdrowia dziecka i życia przyszłego dziecka jest to, żeby wspólnie i precyzyjnie określić, jak to dziecko, w którym nurcie będzie wychowywane. Na co mu można pozwolić, a na co mu nie można pozwolić. Bo dzięki temu po prostu możemy dojść do takiego mocnego i wartościowego dla tego dziecka konsensusu. Będzie ono wiedziało, co jest dobre, co nie. I to są takie pewne zasady, które są tutaj szalenie istotne. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za fantastyczny wkład w mój wykład i jestem naprawdę zachwycona, że tak zechcieliście Państwo ze mną tutaj podyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.